P. HIV nie wybiera. Ty możesz. Było beztrosko, na luzie, impreza i ludzie. Nagle diagnoza, szok, niedowierzanie. Zostało wspomnienie, żal, oczekiwanie. Jeszcze nie koniec twórczości klasy drugiej B. Zatem mam tutaj też wiersz pod tytułem Wyrok. Wyrok już zapadł. Powód? Nieodpowiedzialność. Niczym niewidzialna dżuma zżera nosiciela od środka, pukając w drzwi świadomości, gdy już jest za późno. Od tamtej pory nic nie będzie takie same. Każdy żyje z wyrokiem śmierci, lecz nie dane jest nam poznać jego datę. 2, 3 lata? Czy zdążę zrobić wszystko? A może go przyspieszyć, stchórzyć, czy czekać z honorem? W nadziei, że cud przyniesie jutro. Nikt z nas nie chce być przykładem braku odpowiedzialności. Niech się stanie. Wiersz antynikotynowy klasy trzeciej E. Jeden mach, drugi mach, tak przygoda się zaczyna. Pełne płuca, blada twarz, w żyłach płynie nikotyna. Pierwsze ja, potem brat, niech jara od połowy. Zamiast gwiazd z atrakcji, czuć kolejny zawrót głowy. Znajomi palą, więc to przecież musi być dobre. Tak banalnie jest zacząć, a jeszcze łatwiej stracić kontrolę. Niszczy się zdrowie, marszczy się skóra, umierają nawet hormony. Gdzieś masz ten napis, ciągniesz, póki żar nie zrobi się czerwony. Później zmuszony wypalić przynajmniej jedną paczkę na dzień. Tak powstaje trujący związek, który nie przystoi zdradzie. Naprawdę chcesz być więźniem tej trującej potrawy? Być lepiej swej dziewczynie, kupić tabliczkę czekolady. A ty młoda kobieto, tak szybko pragniesz się zestarzyć. Rzuć w kąt ten papieros, nim pęknie jedno z twoich marzeń. Druga I. Kiedy weźmiesz pecik w usta, zaraz zacznie się rozpusta. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, żaden nie jest zdrowia warty. Żółte zęby, szara cera, to nie czyni bohatera. A gdy fają jedzie z buzi, to nie zbliżaj się do ludzi. Będzie się to ciągło lata, szybka śmierć o to zapłata. I pomyślcie razem z nami, warto żyć z papierosami? Fajka, wiersz autorstwa klasy drugiej E. Papieros czy fajka to nie żadna bajka, mimo że kot pewien palił fajki, to pamiętaj, ty nie jesteś z bajki. Zdrowie ci psuje, mimo że może raduje, uśmiech od ucha do ucha, a dym w płuca bucha. Płuca powoli zamykają się w niewoli, życie mija, a uroda. Jej zaś szkoda, bardzo szkoda, żółte palce, żółte dłonie, żółte życie po tytonie. Bo tak bywa, że po fajce chorób przybywa, a życia ubywa. Oczy inne, serce błahe, wszystko marne i nie takie. Bierny paracz cierpi bardziej, a ty nie bądź taki tchórz. Rzuć palenie i to już. Klasa druga ET. 8-centymetrowy gwóźdź do trumny. Mam pytanie. Co tam u twojego organizmu? Ledwie funkcjonuje? Dym tytoniowy tak go truje. W tak młodym wieku kondycja siada. Czy tak wypada? Niedobrego smaku nie załatwi guma do rzucia. Osłabiasz zmysł wzroku, słuchu, węchu i czucia. Śmieszny papieros, który ponoć myśli koi, będzie przyczyną udręki i niedoli. Żyć ci nie pozwoli, powoli opróżni kieszenie. Dla producentów nałogowcy zawsze byli w cenie, a ja, jak siebie cenię? Młody człowieku, palisz tyle papierosów, pomyśl, ile swej matce dostarczasz siebie włosów. Palacz swojego życia wcale nie szanuje, układ oddechowy szwankuje, choroba życie rujnuje. I jak się poczujesz, gdy obok pojawi się kobiece, młode ciało, a z twoją potencją coś będzie nie halo? I kiedy widzisz ciężarne kobiety pytające o ogień,
to już wiesz, co jest przyczyną mnóstwa poronień. Kochasz życie i twoje serce tak mocno bije. Szkoda, że nikotyna w końcu je zabije. O nałogu nikotynowym słów kilka. O nałogu zgubnym dla wielu opowiemy ci dziś, przyjacielu, nim się zdążysz zorientować, w kłębach dymu będziesz egzystować. Myślisz, że jesteś the best, bo papieros przy tobie jest? Lecz śmierć nadejdzie z oddali, gdy radnica wypali. A ty, jeśli jesteś jednym z wielu, który cierpi na braki w portfelu, nie puszczaj z dymem swej kasy, kup lepiej kilo kiełbasy. To wszystko?